Marcin, bardzo trudny okres przygotowań, bardzo intensywna praca, wysoka temperatura, ale jak widać dajecie radę, no bo zremisowaliśmy z czeskim Ekstraklasowiczem. Dokładnie, mamy za sobą i zeszły cały tydzień i te pół tygodnia tego bardzo ciężkich, intensywnych treningów, więc te nogi wiadomo, że nie są jeszcze w pełni gotowe, nie są wypoczęte. Nawet wczoraj ten dzień był dość mocno intensywny, no ale tak jak mówisz, wynik optymistyczny. Udało się zremisować z zespołem, który gra w czeskiej ekstraklasie, który też chciał grać fajnie w piłkę, próbował wychodzić spod pressingu, więc na pewno bardzo pożyteczny sparring. Mogliśmy się sprawdzić, myślę, że udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie grać nawet z takimi dobrymi zespołami i myślę, że to jest dobry prognostyk przed ligą. Trener dużo mówi o wychodzeniu z własnej strefy komfortu, także wygląda na to, że nie ma tutaj miejsca na słabe charaktery. Tak, dokładnie. Trener gdzieś tam szukał zawodników takich, żeby ten zespół był rzeczywiście charakterny. Dzisiaj ta pogoda była też bardzo ciężka, no i tak jak wspomniałeś, no trzeba było wyjść z tej swojej strefy komfortu, żeby mimo tych trudnych warunków tutaj biegać, dużo nie odpuszczać i trzymać tempo tej rywalizacji. Powiedz mi, czy to już koniec takich maksymalnych obciążeń i zaczynamy już bardziej przechodzić na technikę, taktykę, czy jeszcze czeka do końca obozu, czeka Was bardzo ciężka praca i efektem tego będzie sobotni sparring już przed naszą publicznością? Myślę, że to pytanie bardziej do trenera, bo mi ciężko na ten temat odpowiedzieć, no ale myślę, że gdzieś tam powoli będziemy z tych obciążeń schodzić, no bo już do ligi zostało półtora tygodnia, więc czas takiego łapania świeżości i takiej optymalnej dyspozycji. No to jeszcze na koniec proszę Cię, żebyś zaprosił kibiców, bo już w sobotę widzimy się na naszym stadionie. To będzie Twój taki pierwszy mały debiut przed własną publicznością, także jeśli możesz, to proszę Cię, żebyś zaprosił kibiców. Zapraszam wszystkich na mecz w sobotę. Na pewno będziemy w każdym spotkaniu dawać siebie wszystko i będziemy, mam nadzieję, kończyć każdy mecz z głowami podniesionymi do góry. Dzięki. Dzięki.